Dzień dobry, dzień dobry, witamy jak co tydzień w Audycji Dogrywka. Ze mną jest Alessandro Cassetti. Bonjour. Igor Murawski. Cześć. Ja jestem Maciek Płuska, a to jest Audycja Dogrywka. Dzisiaj głównie skupimy się na lidze mistrzów, no bo tam się najwięcej dzieje, a z lig porozmawiamy w głównej mierze tylko o Premier League, bo no, w innych ligach wyścig o e, mistrzostwo jest już tak naprawdę zakończony. No i szybko przechodząc, skupmy się na meczu Liverpool z Chelsea, bo obie drużyny wciąż walczą o szczytne cele. No, i to było chyba starcie najlepsze. I chyba jednym meczem, który też będzie tak przykuwał uwagę w, za kilka dni, będzie spotkanie e, Manchester United z Chelsea. No i e, City z Spurs. Ale wracając do czerwonych, dia do derec oczywiście, drużyny, no to e, Chelsea tutaj chyba złapała zwyżkę formy. Hudson Odoi gra, gra oczywiście Eden Hazard Kante gra na swojej pozycji, jest Ruben Loftus-Cheek no i wydawało się, że no, jeżeli Liverpool ma stracić punkty no to chyba dopiero w tym spotkaniu no ale jak kiedyś chciałem powiedzieć, że Liverpool miał skład, który nigdy nie był przepompowany jakimiś hucznymi nazwiskami bo dla mnie nigdy hucznym nazwiskiem nie był Jordan Anderson, nigdy dla mnie hucznym nazwiskiem nie będzie Dejan Lovren tak Jurgen Klopp potrafił z tej drużyny wycisnąć ostatnie soki mam wrażenie i z każdego tego zawodnika zrobić naprawdę grajka światowej klasy, no bo Liverpool był w tym spotkaniu z drużyną znowu zdecydowanie lepszą i no wcześniej chyba wyróżniał się tylko Eden Hazard, który miał swoją sytuację w drugiej połowie i strzelił w słupek. Słupak. No ale też trzeba powiedzieć, że tak, Mane, jak mówiliśmy tydzień temu, zwyżka form w idealnym momencie i on ciągnie tę drużynę. Na salach troszeczkę przeczyliśmy, że to nie jest ten sezon, co rok temu, no to on się rekompensuje pięknym strzałem, ale Arjen Robben schodząc do lewej nogi i po długim słupku zaskoczył Kepa za Balagę. No i tutaj, no, ja nie wiem, co powiedzieć o tym spotkaniu, oprócz tego, że, no, że wciąż ten wyścig po mistrzostwo jest y, otwarty, zwłaszcza, że... E, swoje spotkanie wygrała drużyna e, Manchester City przeciwko Crystal Palace, ale jak tutaj wynotowałem sobie spotkania najważniejsze, które się odbędą na przestrzeni kilku dni, no i to jest tak. E, City zmierzy się już z Tottenhamem, tak jak mówiłem, i to jest spotkanie po lidze mistrzów, gdzie obie drużyny i tak się mierzą przeciwko sobie. E, później Everton gra z United Manchesterem. W niedzielę najbliższą. Później United ma trzy dni później trudne spotkanie z Manchesterem City, są derby. Później jest Wolverhampton z Arsenalem, także w środę, i to jest chyba jedyny mecz Arsenalu, już trudny do końca sezonu, bo wiemy, że ekipa Wilków potrafi te punkty wyrwać. No i United chyba no, już większy ten koszmarny kalendarz dla siebie właśnie spotkaniem z The Blues 28 kwietnia. No i czy ta sytuacja w lidze coś się zmienia no bo wiemy też w lidze mistrzów że Manchester United już odpadł może się skupić wyłącznie na lidze eee, no a te mecze ma trudne czy jednak ten kalendarz ich tutaj zniszczy czy jednak wykrzesają ostatnie siły i coś powalczą, no i gorzej. No wiesz, dopóki są szanse, że w Lidze Mistrzów jest możesz wygrać, dojść do finału i zagwarantować sobie znowu grę w, następnych, w następnej edycji Ligi Mistrzów, no to walczysz o to Ligę Mistrzów dwukrotnie, dwukrotnie bardziej niż jakbyś wiedział, że masz to pewny, ten pewny awans ze swojej Ligi. Teraz oni nie mają szan tej szansy, żeby z Ligi Mistrzów bezpośrednio się dostać do Ligi Mistrzów, więc będą musieli się skupić na top 4. Moim zdaniem... Yy, każdy z nas wiedział, że tak chyba musi być, że ten, to, to obecny United nie ma większych szans z Barceloną, niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. No i, no i myślę, że oni się teraz bardziej skoncentrują. Fakt, ten ich kalendarz nie jest wcale taki łatwy, wręcz powiedziałbym, że jest trudny. No, oba, obie drużyny z Manchesteru mają bardzo trudne kalendarze, no ale myślę, że raczej dadzą radę, bo no, muszą się wiedzą, jaka jest stawka, wiedzą dobrze, że Paul Pogba, no, Postawił warunki. No może nie tak bezpośrednio, ale jakby same media już napompowały to, że Pol Pogba stawia warunki, że albo Liga Mistrzów, albo on zacznie się przyglądać realowi. To samo Dawid Gea, albo Liga Mistrzów, albo on się będzie zastanawiał nad opuszczeniem tego klubu. A jak I... powiesz na te śmieszki, co w internecie są, że za Luisa Halen, a Manchester United zajmował szóste miejsce. przed Mourinho, zajmowali szóste miejsce i później przyszedł Solskjaer. Wszyscy mówili, jaki świetny trener, a na końcu i tak prawdopodobnie mogą zajmować szóste miejsce. No ale wiesz, to też jest trochę inna sytuacja, no bo on obejmował drużynę, no nie boję się tego powiedzieć, w rozpadzie, w rozsypce, gdzie oni wychodzili na to boisko, bo musieli wyjść. a Jakby jego pracę oceniam i tak bardzo na, na bardzo duży pozytyw, na duży plus. A żeby porównywać go do Murinio czy Vanhala, to musiałbym obejrzeć od początku tą drużynę, tak jak on chciałby o sobie poukładać, gdzie on dostanie już wtedy te możliwości pieniężne na sprowadzenie tych zawodników, których chce, pozbędzie się tych zawodników, których nie chce, których on nie ściągał, których nie widzi w swojej koncepcji. I dopiero wtedy będziemy mogli go rozliczać. Czy on jest rzeczywiście lepszy, gorszy od Vanhala i Murinio? No i wtedy dopiero zobaczymy, co ten solskier tak naprawdę potrafi. Obecnie to, co zrobił z tym klubem, jest okej, okay, bo oni, może to nie jest taki United, gdzie widzisz ten klub grający zawsze świetnie, tak jak, tak jak kiedyś, ale masz z tyłu głowy to, że, że oni mają ten potencjał i, i możesz na nich liczyć, bo za Mourinho ja na przykład tego nie widziałem, ja totalnie jakby wiedziałem, że to są dobrzy zawodnicy, ale nie widziałem tych ty chęci. Gry. No właśnie, gry. a ja tu jeszcze wracam do Liverpoolu, no bo jakby tak spojrzeć, jakbyśmy się obudzili nagle ze śpiączki, po trzech latach, gdybyśmy zobaczyli skład Manchester United, skład Liverpoolu, no to dla osoby, która aż tak nie śledziła piłki nożnej, mogłoby się wydawać, że nazwiska grające w Manchesterze no zdecydowanie są głośniejsze, lepsze niż te chociażby właśnie w Liverpoolu. No i czy ty uważasz, Alex, że jakby klop, biorąc pod uwagę e, to, że no ma oczywiście drużynę mocną, no ale też potrafi właśnie, jak już wspomniałem na początku, wyciągnąć z piłkarzy pokroju Jordana Andersona, któremu nikt nigdy nie wróżył kariery, no, zrobił z niego kapitana, no i to jest piłkarz kluczowy dla tej ekipy. Czy tutaj Liverpool, oprócz tego, że mierzy się wciąż walce o mistrzostwo, no to teraz ma bardzo chyba łatwą już drogę no tak, do... sporto do półfinału tak. przeciwko Barcelonie. No i czy to jest już ten top-top, jaki może Liverpool osiągnąć, czy to jest dopiero jakaś faza rozwoju tego klubu i on dąży jeszcze do większych celów. Wiesz, patrząc na cały kształt całego, całego sezonu myślę, że trzeba by na pewno coś poprawić, bo jeśli spojrzymy na cały sezon, to jest taka sytuacja, że Liverpool rozpoczyna bardzo dobrze, na dobrym poziomie. Jest to to top 3, top 2. Później jest y, na, na przełomie stycznia lutego jest jakiś, pojawia się, pojawiają się problemy i mówiliśmy w dogrywce y, tydzień po tygodniu, że coś, coś jest nie tak. Jest jakieś, jakiś spadek formy i, a później jednak jak już oni już są na tym ostatnim y, 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 na tym ostatnim etapie tego sezonu już wracają do tej formy i to, i to no Przepraszam, dobrze. że ci tu przerwę, ale czy nie uważacie, że to jest właśnie polityka tego, tej Ligi Angielskiej? Właśnie te spadki, zwyżki formy, bo w, w żadnej innej lidze tak chyba nie ma. Wydaje mi się, że, każdy... że to jest kwestia intensywności tej Ligi. Dokładnie, Szczytanie, o sami tym mówię. Nakładają tak, się to na, na podwójna kolejka czy coś i te dokładnie, drużyny, i te drużyny są jakby tak totalnie przeciążone. Ci zawodnicy czasami grają naprawdę w tygodniu po trzy mecze, jakieś puchary, Take nie up, puchary. Tak, no dokładnie, no dokładnie, dwa puchary, to też trzeba zaznaczyć. I mi się wydaje, że właśnie dlatego, prze, przez tą politykę, między innymi, na którą skarży się dużo piłkarzy, dużo osób, którzy już zakończyli karierę, dużo trenerów, dużo dziennikarzy z wysp. Między innymi właśnie dlatego są te zniżki i te spadki, takie dramatyczne formy, że nie potrafimy tego w odpowiednim momencie wyczuć. Bo, ok, jeżeli nam z drużyny jakiś wypadnie pięciu zawodników kluczowych do tego, jesteśmy w stanie przewidzieć, że, ok, ta drużyna może teraz zacząć grać troszkę gorszą piłkę. Ale jeżeli. Masz pełen skład do dyspozycji. Oni dwa mecze jeszcze temu grali super piłę i nagle przestają grać. No tak samo było między innymi z Manchesterem City, gdzie oni tam w, podczas dwóch tygodni zaliczyli dwie wpadki. No nie, nie, nie wiadomo dlaczego, tak naprawdę. Właśnie tego rozumiem. Też z drugiej strony rozumiem ich, bo to jest z taką intensywnością nie było moim zdaniem możliwe. I zakładają, że no jakiś spadek musi być i. Lepiej, żeby to było po środku, tylko później też z drugiej strony. Teraz mamy takie sytuacje, gdzie Liverpool jest. City walczy jednym punktem, dwa punkty, trzy punkty, i no wiesz, koniec no końców. Tak. No w tym może... sezonie lider zmieniał się w Premier League już ponad 20 razy. No To no. pokazuje, jak ten sezon To jest, jest ryzykowne, bo. To jak pokazywałem tamten ten obrazek, że pojedynek lidera jest jak kobieta z bardzo zgrabnymi pośladkami, że raz jeden reaguje, raz drugi. <laughs> Więc no faktycznie. Więc tutaj... powinni, odpowiadając na Twoje pytanie, powinni na pewno poprawić. Całokształt całego sezonu, i wtedy myślę, że na pewno byłaby to do bardzo dobra drużyna, bo już na pewno nie można powiedzieć, że to jest yy, no. Drużyna na wysokim poziomie, ale jeśli chcą być na, naprawdę naprawdę już na, na tym 100%, 100%, to powinni. No, przede Sa wszystkim powinni popracować nad ławką rezerwowych, bo tak, rzeczywiście to, tam transfery, które, klucz, tak. które oni przeprowadzili, były ok. Ten Shakiri, który miał być taki masem, w rankawie. A teraz znaczy, że Shakiri W ogóle nie wchodzi Dokładnie. nie gra, tak? Z drugiej strony Nabi Cata, który na początku nic nie grał i Fabinho, no teraz wchodzą i robią różne rzeczy. Zarówno tak. widzę mistrzów, jak i. W samej premierze. Ale zobaczcie, że rzeczywiście, jeśli chcielibyśmy zastąpić na przykład takiego Van czy Salaha, no to byłoby ciężko, no bo wchodzi albo Shakiri, albo jakiś Matip, czy, czy ktoś, który rzeczywiście na jest klasę, albo i nawet dwie niżej, myślę. Tak, że... zwłaszcza, że Van Dijk, no tutaj jest wciąż w tym wyścigu najlepszego piłkarza w ogóle całej ligi angielskiej w tym sezonie. No dobrze, skończmy rozmawiać o Premier League i przejdźmy do Ligi Mistrzów, ale tutaj taki background musimy dać, no bo trzeba powiedzieć, co się stało w innych ligach, bo oprócz tej Ligi Angielskiej to każdy lider topowej drużyny z tych top czterech lig, no pogubił punkty, no bo Juventus zaliczył wpadkę, przegrywając ze Spal 2 do 1. E, I tutaj, no, bardzo dobry mecz, przed, trzeba powiedzieć, że spaldasz. Spal a, Natomiast, no, w ligę, mimo, że tej ligi zbytnio nie poruszamy, no to pierwszy raz do 2000 roku PSG straciło 5 bramek i przegrało 5 do 1 z ekipą z Lille. A w La Lidze, USK, czyli ostatnia drużyna hiszpańskiej ligi, e, no, remisuje z Barceloną. Czyli, no, tam... Coś się poruszyło, natomiast no wiemy, że zarówno Juventus, jak i PSG, jak i Barcelona, no już mogą sobie odpuścić Wszyscy te rozgrywki. skupiali się na Lidze Mistrzów. No i tak? też tak. zobaczmy, <laughs> jak, <PSG> <zwłaszcza>. <laughs> jak te składy wyglądały. Rzeczywiście to były składy bardzo okrojone z tych gwiazd, gdzie młodzież dostała swoje szanse. No tak, no jeśli spojrzymy na ten mecz Ju Juventusa, Juventusu ze Spalem, no to było czterech zawodników z młodzieżówki. No i to naprawdę. samo w Barcelonie. W Barcelonie. Dlatego... Barcelonie doszło do wielu debiutów. Zadebiutował chociażby no. li, w lidze e, Jérôme Bateng, Jérôme oczywiście, świetne. Nie, nie Jérôme, tylko Kevin. Kevin, Kevin Prince Bateng, Zadebiutował Jason Murillo, Jean-Claude Todibo i chociażby tacy młodzi piłkarze jak Ricky Puish oraz Musa Vague. No to w ogóle tam koncert nowych zawodników był. No ale myślę, zastanawiam się, czy ta porażka dla Juventusu i pewnie to trochę gorsze dni ostatnio w lidze nie stały się takim tłem do tego, co się stało w lidze mistrzów. I przejdźmy właśnie do tych rozgrywek, do tego, co się działo wczoraj. E, rewanżowe spotkanie Ajaxu z Juventusem na Allianz Stadium. No i jak tydzień temu... I jeszcze dwa tygodnie temu, oczywiście, no Ajax mówiliśmy, że może jakieś szanse ma, no bo gra u siebie. No tak teraz stwierdziliśmy, że chyba tutaj Allegri nie popełni tego samego błędu, który popełnił w meczu z Atletico o, I teraz na pewno. 1-0 Cristiano Ronaldo już w ogóle tak, nie było. Tak, pewnie, i na pewno teraz bo... już będzie rozjedzie tak jest. ten Ajax i wszystko spoko. Tak ja tutaj powiem otwarcie, jak dla mnie Ajax w tym sezonie gra najpiękniejszą piłkę ze wszystkich klubów europejskich. No i te chłopaki jakby w ogóle. Nie mają takiego hamulca w sobie, nieważne przeciwko komu grają. Tak pokazują naprawdę szczyt swoich umiejętności, i myślę, że gdyby nie Wojtek Szczęsny, no to Juventus mógłby to spotkanie przegrać zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I też tam kilka sytuacji spornych związanych ze spalonem, tam gdzie Hakim Cijek po długim słupku wkręcił taką piękną ee, bombę w samo okienko. No to trzeba powiedzieć, że klasa sama w sobie. Ale ja do ciebie, Aleks, mam pytanie. Czy uważasz, że to jest jakiś błąd w taktyce Allegriego, że to jego wina, że taki rezultat ujrzeliśmy, czy jednak to no, jest geniusz Ajaxu? No na pewno moim zdaniem trzeba y, oddać to, co jak się mówi, cesarzowi, królowi, królowi to co, królewski. królewski. Y, Ajax zagrał fantastyczny mecz z, y, w, szczegół, szczegól, szczególnie w drugiej szczególnie w drugiej połowie, bo to oni wyszli i po prostu zmiażdżyli taktycznie Liczebnie, wszystko, wszystko, ten, ten to Juwe no i Juventus, może w drugiej powie oni. W pewnym momencie już bali się, bali się tego, że oni stracą tą bramkę. Tak jak mówił zresztą Wojciech, szczęsny w jadzie po meczu, powiedział, że jak oni stracili tą, tą bramkę na jeden do jednego, grali z hamulcem w ciąg wciągniętym, tak? Zaciągnięty. Zaciągniętym, z hamulcem ręcznym. No i, i bali się tej, tej kolejnej bramki, która mogłaby ich yy, praktycznie wyeliminować. I tak się w końcu stało. I w końcu tak się stało i no ja spodziewałem się tego, bo powiem Ci szczerze, że jak już 10-15 minut, a jak cisnął, cisnął cały czas yy, to Juve, je, parada po paradzie piękne, piękne Wojtka Szczęsnego, on naprawdę uratował yy, parę razy Juventus ale no w końcu w końcu nadeszła ta chwila i bramka dla jakców padła, więc... Ale też zobaczmy, piękne słowa naszego bramkarza po przegranym tym meczu. To nie było żadnych pretensji, żadnych wylewów, tylko powiedział, że Ajax był lepszy przez 180 minut od nas, 180 minut, to znaczy że był lepszy w dwóch meczu. No i to mogliśmy rzeczywiście zobaczyć, gdzie, no to, tak jak powiedziałeś, oni grają bez żadnej presji, po prostu wychodzili, robili to co do nich A należało. presja jednak w Juventusie była i to dość mocna, bo no ten nacisk no na Cristiano ta, ta, Ronaldo Tak jest, wszystkim. kupiliśmy Piłkarza za 117 milionów I on przy, przychodzi tutaj Musi nam pomóc, żeby wygrać w tym roku Tą Ligę Mistrzów, musi, no, musi Wydaje mi się, że on naprawdę tak już pomógł Znacząco biorąc pod uwagę to, no to co wyczynił tak. w meczu Za za Tak i w meczu za Ajaxem też dołożył swoje No bo bramka w meczu tym Rewanżowym, no to jednak dużo dało. I zastanawiam się właśnie, bo w momencie, kiedy wchodził Majesakin na boisko, no to ja widziałem, że Ronaldo tam gotował się, że dawaj, dawaj, musimy to wygrać. Tak, no, ta drużyna zgasła. I wszyscy Ale wszyscy byli beznadziejni, mi się wydaje, oprócz Ronaldo. Ale Ronaldo też nie był jakimś piłkarzem. Ja mam który wrażenie, grę. że ta presja, która została otoczona nad, nad, nad tym zespołem. Jakby ona dobiła zespół, a nie samego Ronaldo, bo Ronaldo już tyle razy był w takiej sytuacji. On już wie no co i co jak, już i myślę, że nawet się tym aż tak bardzo nie przejmuje, bo też... on już wszystko, co miał komuś udowodnić, to udowodnił. A ta, ten zespół chciał dla Cristiano, bo on, bo, bo on przyszedł. On jest naszym liderem, zróbmy to dla niego, dla siebie samych też, ale przede wszystkim dla niego. Mamy Ronaldo, mamy wszystko. I mi się wydaje, że to ta wiara w Ronaldo, że on jest. Cudotwórcą, że sam będzie wygrywał mecze Trochę ich zgubiła mimo Nie wszystko też... Sam Allegri chyba za bardzo w to uwierzył Że ten czynnik Ronaldo będzie Zbyt kluczowy Nie zapomnimy też o braku Kieliniego no to ale wiem, to jest takie zdaniem... trochę tłumaczenie, mi się wydaje, bo jednak no, nie można powiedzieć, że brak jednego zawodnika, no, nie mówimy, jakby brak Ronaldo, okej, okay, brak Messiego, okej, okay, bo to są zawodnicy, no, najlepsi na świecie i basta, tak, nie ma tutaj co dyskutować, natomiast no, brak Kieliniego, no okej, okay, on jest ważną postacią e, defensywy, tak jak brak Pique byłby, czy brak Ramosa na pewno, natomiast no... To jest drużyna jednak juventusu, to jest drużyna, która. No tak, ale wpuszczasz. W momencie, gdy wpuszczasz na mecz rewanżowy ćwierć finału Ruganiego, który zagrał w, w lidze może z cztery mecze y, od, z, pierwszego, z pierwszego składu. On w ogóle nie. Nie, nie jest. On nie jest typem tego piłkarzem, lidera, który którym tak jest, jest piłkarzem na miarę Juventusu i jeśli chcą go zbudować, to musi on, musimy rozpocząć, muszą rozpocząć zrobić coś takiego, jak robią, robi na przykład Empoli z Drągowskim. On musi grać, on musi grać, musi popełnić te błędy, musi się odbudować i stać się tym liderem. Jak oni będą y, zawsze wpu, wpuszczać go. 20 minut przed końcem meczu, no to. No i też, gdzie ta sytuacja rzeczywiście jest już pod ich kontrolą. No właśnie. No to no... ten chłopak, nawet jeżeli popełnia błędy, to te błędy nie kosztują go zbyt dużo i, i on ma z tyłu Widać głowy, że... było, zauważyłem parę takich akcji w wczorajszym meczu, gdzie Rugani popełnią takie proste błędy, na przykład i. No i to to były takie błędy dość łatwe. Ale dość zobaczmy, takie... zobaczmy też, że gra za Cancelo. A też zachwycaliśmy się tym Cancelo, który no, świetnie dorzuca piłkę. I świetnie wychodzi do przodu, Nadąża na za, zawracaniem do obrony, utrzymuje tą swoją pozycję. No tak jak mówisz, nie chcielibyśmy tu nikogo usprawiedliwiać brakiem kluczowych zawodników, bo to samo moglibyśmy powiedzieć, że PS, przegrało z Manchesterem. Bo nie mieli Neymara. Bo nie mieli Neymara. Gdyby był Neymar, to mogłoby wszystko inaczej wyglądać. I oczywiście to jest prawda, ale jakby. Ten, mi się wydaje, że troszkę ten duch tak umarł. Oni nie, po, pod tą nieobecność Kieliniego oni już typowo wierzyli w Ronaldo, jeszcze tak jak mówicie, strzelił gola, oni stanęli, wow, Cristiano już tam zapewnił awans, a tutaj jednak ten Kielini, to było widać, to te, tak jak kiedyś Carles Puyol, on nie patrzył na żadne inne, jakby, poza, po, wydarzenia poza boiskiem, tylko... To, co się dzieje na boisku I, i ci wszyscy piłkarze, którzy tracą koncentrację w takich momentach, no to właśnie taki piłkarz jest po to, żeby ich zaczepić, uspokój się, nie patrz na to, co się dzieje na trybunach, nie patrz na to, co krzyczą, co mówią, tylko graj piłką, teraz skończy się mecz, dopiero będziemy próbować coś tam zobaczyć, co się działo dookoła. No ja myślę, że mimo wszystko tutaj naprawdę Ajax pokazał klasę i jak jeszcze A, w meczu z Realem mówiliśmy, no że po prostu ten Real jest słaby, tak, I jakby, no okej, okay, prawa dla Ajaxu, ale Real jest cienki, no to Ajax. tak teraz, no, grała, Ajax, jak dla nas wszyscy mówiliśmy, że Juve jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, tak, tego faworyta wyeliminował i to w pięknym stylu. I no, nie wiem, czy to, pewnie to będzie prawda, no, że to będzie scenariusz jak z Monako kilka lat temu, tak, że... Ci piłkarze wszyscy no, po tym sezonie prawdopodobnie pozmieniają kluby, no bo i Hackinsież mówi, że no, prawdopodobnie odejdzie. De, już, De Jong oczywiście jest już w Barcelonie, De Ligt jest bardzo blisko klubu z Katalonii, no i to wszystko prawdopodobnie się posypie, ale jednak no, historia jest pisana na naszych oczach. I też, no, jak pokazywałeś mi, ale już tam mówiliśmy, że wiem, no, że Ajax jest pierwszą drużyną w historii Ligi Mistrzów, która przechodząc trzy fazy eliminacji do tych rozgrywek, awansowała do półfinału. No to też pokazuje, że ta droga ich była. Długa, mozolna, ale w stylu naprawdę świetnym. I też fajną statystykę widziałem, że w ogóle Ajax jest pierwszą drużyną w Europie, która przekroczyła granicę z Tugali. I no, cześć, już tam widziałem sceptyków mówiących: no tak, 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 ale oni grają w No Ale nie mówimy tutaj w ogóle o samej lidze, tylko o rozgrywkach też łączonych z Bucharem, tak? I tam już były też odpowiedzi: typu właśnie, że halo, ale City w Carabao Cup też sobie postrzelało po 9 bramek. Więc no, no, ta szapoba, no Jasne. bo. Ajax faktycznie no, gra super. Drużyna Ale tak, naprawdę. Tego nie można tutaj bezapelacyjnie, Ajax zagrał bardzo dobry mecz, był lepszym zespołem niż Juventus, no i chyba tak się musiało stać, no bo oni naciskali, to nie były przypadkowe bramki, to były bramki zdobyte no, z zimną krwią spokojnie wyczekane, atakowali, mieli sytuację, spokojnie mogli zdobyć tych bramek więcej. Mi się przypomniała Barcelona z 2009 roku, jeszcze za Pepa Guardioli, bardzo szybka gra piłką podaniami kombinacyjna. Teraz to wygląda inaczej, ale no tak patrzyłem aż aż MSK Johana Krojewa się gdzieś zakręciła w oczku. No ale już skończmy gadać o tych meczach i przejdźmy do tych, które są dzisiaj rozgrywane. A jeszcze przepraszam, Barcelona, oczywiście zapomniałem o Barcelonie. E, Manchesterze, tak, no dziękuję, ale co że już powiedzmy, powiedzmy, że... No to był mecz, ty oczywiście tam kciuki trzymałeś za Manchester United. Nie, nie, panowie, nie wiem, czy pamiętacie, co powiedziałem, że jeżeli Manchester nie zremisuje albo nie wygra meczu u siebie, to ten mecz na Camp Nou to będzie czysta formalność dla Barcelony i oni raczej tam nie będą mieli... Takiego nastawienia, że. że no rzeczywiście, tak, że faktycznie to że... trzeba powiedzieć, wizualnie było bardzo łatwe spotkanie dla bardzo. Barcelony. Jak te pierwsze 5 minut, Manchester fajnie przed w to spotkanie i Rashford miał swoją sytuację, no nie było jakaś turbo groźna, i wydaje się, że Tersteger miał wszystko pod kontrolą. No tak później najpierw ten e, nieuznany rzut karny, czy właściwie, czy nie, no tutaj wszystko zależy od kąta kamery, ale sędzia się oczywiście wybroni z tego, że nie był podyktowany i tu się w pełni zgodzę. No tak później. Piękny popis zdolności technicznych Ashleya Younga. No Takie strata piłki, no i Messi no pokazał, że jednak chyba troszeczkę ma sposób na tego Smallinga i na całą w ogóle formację defensywy <grym> Manchester United. Tak, tam z filmem Jonesa to na karu zelego wysłał Freda tak samo. No i jednak trzeba powiedzieć to, co mówiłeś, że Dechea nie jest w tej formie, którą, w której był, i tutaj przypomniało się aż Mistrzostwo Świata ostatnie, gdzie no Babola tak wpuścił straszliwego. No ten strzał z prawej nogi, no to już wszyscy patrzyli, eee, leci piłka, a tu jednak potrafiła zaskoczyć. No ale Manchester, no, trudno mi coś powiedzieć o tym spotkaniu. Barcelona była po prostu lepsza i no, spodziewaliśmy się tego, a Manchester, no, jakby przeszedł, to by się cieszył, jak nie przeszedł, no to okej, okay, wiedzieliśmy, że raczej tak się stanie. I... Oczywiście, no, to tak jak wam powiedziałem, niby wiedzieliśmy, no, niby, niby ja wiedziałem, się ale się łudziłem. Tak, ja mimo wszystko <laughs> tak trochę... Żałuję, że Paul Pogba nie pokazał na co go stać, Bo wydaje mi się, że to powinien być piłkarz, na którego idzie każda piłka. On utrzymuje, rozgrywa, bo ma umiejętności. I no, wydaje mi się, że. E, no potrafiłby się zastawić za piłką za takim piłkarzem jak Alba czy Artur, na no, ten obrazek, który widziałem, gdzie Artur leciał z piłką, a Pogba raz go kopie w nogę, a później drugi raz go kopie, a trzeci raz go w nogę i tak i nie zabiera mu piłki, no to też po prostu smutno się robiło. Ja mam wrażenie, że to już było takie typowe zrezygnowanie, bo oni wiedzieli, co ich czeka, szczególnie po tym drugim golu, gdzie no, no to był taki babol typowy z FIFA, gdzie ta piłka się odbija i jakoś wpada. No ale no, ciężko było odrobić już dwa gole, trzeba było strzelić trzy. No ale Wiemy, że na Camp Nou strzelić trzy gole to wcale nie jest takie proste, tym bardziej, że no Manchester zbyt, cięż, zbyt często nie gra na tym stadionie. E, patrząc na to, no, nie byłbym sobą, gdybym nie ponarzekał, oczywiście, na obronę. Ja, no to trzeba narzekać, trzeba, bo jest no, to jest naprawdę tragiczne. To jest dramat, to jest obecnie dramat, co tam się dzieje, bo ja rozumiem, jeżeli oni tracą bramki, bo nie pokryją czegoś. Okej, okay, ja już bym nawet się nie, nie zdenerwował, bo ja jestem do tego przyzwyczajony, patrząc na to, co oni robią w tym sezonie. No ale nagle, kiedy nagle Ashleyowi Youngowi włącza się ten, te, te, ten. To nawet nie wiem, nie umiem tego nazwać. Kopakabana. Kopakabana, nazwijmy to tak. tiki taka. I zaczyna wyprowadzać, kiwać piłką. Kurcze, no nie, to jest dramat. I... Ale wydaje mi się, że tutaj może być podobny scenariusz jak z, Juventu, z Liverpoolem. Że w momencie, jeżeli United znajdzie tego stopera, jakim jest Van Dijk, to może tam być spokój. No bo rok temu no ta defensywa Liverpoolu jest identyczna jak rok temu, od go doszedł Van Dijk. I nagle cały, wszyscy mają spokój. Tak I Andrew jest. Robertson gra lepiej, mimo że wtedy też prezentował dobry poziom i Trent Alexander-Arnold, no i najlepszy obrońca na świecie, czyli Dejan Lovren. Też u jego boku jest po prostu, no, no, dobrym obrońcą i trzeba to powiedzieć, że ten... No i być może właśnie to okienko, które teraz nadchodzi już wielkimi krokami, bo naprawdę niedługo nie, nie się zaczyna, będzie właśnie kluczowym, bo dużo się mówi o ściągnięciu Manolasa chociażby do Manchesteru i to może być rzeczywiście taki obrońca, który przyjdzie, no i będzie takim drugim Van Dijkiem, bo aspiracje rzeczywiście do tego ma. No to też trzeba oddać, że są tacy piłkarze jak Bay czy, czy, czy Lindelof, którzy no jakby jeszcze, jeszcze nie mieli tych takich kluczowych momentów, żeby się sprawdzić w tym zespole. No bo mi się wydaje, że mimo wszystko kariera Smolinga i Jonesa na tym, na Old Trafford, no powinna być już dawno przekreślona, albo powinni być powypożyczani na jakichś tam zasadach, że będą mogli wrócić do klubu kiedy wypalą magicznie. No bo nie, no, no goście po prostu nie mają... Nie mają formy i miał, miał taki swój moment, w którym naprawdę tak, grał i tak. dobrze, ale gdzieś to siadło i no nie wiem, nie wiem, z czym to jest związane. No ale dobrze, przejdźmy do meczów dzisiejszych i tutaj Manchester City z Tottenhamem, mecz rewanżowy. Eee, no, ja nadal stawiam na Manchester City. Wydaje mi się, że Pep Guardiola zmotywuje swoich zawodników, żeby po prostu, no, kolokwialnie mówiąc, rozjechali eee, drużynę przeciwnika. No tak, byłoby to na pewno z pewnością niespodzianką, jeżeli drużyna Poczetina by ten, to ten awans sobie zapewniła, ale. No jako tym meczu, no, wydaje mi się, że w końcu musi Guardiola wystawić normalny skład, Sane ze Sterlingiem, z Aguero z przodu i z Kevinem De Bruyne, a nie z Ilkayem Gindoganem. Tak e, bardziej mnie ciekawi, co myślicie o tym, jak dojdzie do półfinału, no bo Ajax się zmierzy z kimś właśnie z parę tego Manchester City i Tottenham. No i czy jeżeli Ajax się zmierzy z tą drużyną, no to co dalej? Czy tutaj Ajax wciąż jest na tej pozycji wygranej, czy jednak sądzicie, że to już jest tak, koniec i tyle. Ja I już i... po meczu z Ralem mówiłem, że może to nie jest koniec całego Ajaxu, ale że nie zobaczę drugiego takiego meczu, gdzie Dusan Tadic gra świetnie, no to widać <grym> wcale nie musi grać Dusan Tadic, żeby ten Aleks, przepraszam cię Aleks żeby ten Ajax <grym> był ciągnięty dalej e, no ja myślę, że teraz zacznie już do ich głowy dochodzić powoli ta presja którą, którą, której wcześniej być może nie mieli no, wiemy dobrze, że zawsze ci młodzi zawodnicy troszkę inaczej podchodzą do tych spotkań no myślę, że jeżeli awansuje Tottenham, to ten Ajax będzie w roli faworyta. Podobnie sądzę. Ale jeżeli awansują, awansuje City, to właśnie City będzie w Wydaje w roli mi się, roli że faworyta. styl gry Guardioli po prostu może ich zniechęcić, bo I jednak też... wydaje mi się, że Ajax grano podobnie jak gra Guardiola, to znaczy na utrzymanie piłki gdzieś ta gra kombinacyjna City No jest jednym z tych mistrzów tego, tej gry. Tak? Dokładnie I... tak. I zobaczmy też, że właśnie no to City już, tak jak sam powiedziałeś, Guardiola musi teraz wystawić ten poważny skład i wydaje mi się, że jeżeli już City awansuje, to nie będzie żadnych roszad, tylko rzeczywiście ten skład najmocniejszy, jeśli będą wszyscy w odpowiedniej formie i, i będą mieli odpowiednie zdrowie, to już nie będzie żadnych roszad, tak jak powiedziałeś, Gindogan czy ktoś inny, czy, czy Mares już nie dostaną tej swojej szansy, żeby wychodzić od pierwszej minuty, tylko wyjdzie ten optymalny skład, który rzeczywiście już powinien tam robić to, co... To, co powinien. No dobra, a Liverpool Porto, czy w ogóle. No rozmawialiśmy się na Dragout, to fajny teren i może powalczam, ale nic w ogóle nie widzicie. Szans, ale... To jest to, co ja. Nie, już mając y, taką przewagę dwóch goli y, w pierwszym meczu, myślę, że raczej raczej Liverpool no To jest to, co, jest. co powiedzieliśmy ma ostatnio, awans, że... ma zapewniony awans. I w drugim meczu, jeśli chodzi o drugi mecz, to na pewno jedno, chciałbym zobaczyć ten sam Ajax, y, który wyjdzie na ten, na ten półfinał. Bez troski. W ogóle tak, tak jak grał właśnie z Juventusem, nie? Nie mając nic do stracenia i, i tyle. I niech pokaże tą samą grę i zobaczymy. No zresztą. ja też obstawiam, przepraszam te wszystkich kibiców Porto z Polski, czy z zagranicy, no że jednak drużyna Derec zagra dalej. No i zmierzy się z Barceloną i to będzie moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe starcie, no bo no myślę, że to będzie ten pojedynek gdzie klub będzie musiał pokazać swoją wartość trenerską. Bo Barcelona jest naprawdę mocna, wyrachowana, jak już kilka razy mówiłem. No i jasne, jestem zwolennikiem jej, no ale nawet jeśli chodzi o obronę, no to tam, jeżeli oni się skupią, to tych błędów nie ma. No i jeszcze stoi bramkarz światowej klasy, jakim jest Stegen, który no jest jak dla mnie top 3 bramkarzy na świecie. I no to może być bardzo fajne starcie. I szkoda, że no, nie zobaczymy tych drużyn w finale. Zdecydowanie, i to też może być wielka chwila dla samego Salacha, który jest jakby niedoceniany w tym sezonie. Cały czas ktoś mu zarzuca, że nie, to nie jest ten Salach, który powinien być. On powinien być jeszcze lepszy niż sezon temu. On powinien jeszcze więcej goli pakować. No a jak wiemy, jego liczby przemawiają dalej na jego korzyść, że to jest dobry. Ale niech strzela w te najważniejsze mecze i. Nie no, oczywiście, niech... zawsze lepiej jest widzieć swojego idola, który strzela dobrym zespołom niż tym słabszym. Ale on z taką Barceloną będzie rzeczywiście mógł udowodnić, że no, sorry, ale ja jestem jednak bardzo dobry. Ja jestem ciekaw pojedynku Messi kontra Van Dijk, bo w ogóle historyczna rzecz się w końcu wydarzyła też w meczu Chelsea, wracając do tego spotkania, bo Van Dijk został pierwszy raz w sezonie okiwany, okiwany. przez Eden Azarda. No ale pamiętam też mecz z Bayernem, gdzie Bayern mówił, że to jest Messi, kawan gdzie tam, gdzie mój brat Boateng sobie poradzi. Ten pamiętny obrazek, gdzie Messi po prostu wkręca w ziemię Boatenga, a ten leży na ziemię. Tak, bardzo jestem ciekaw właśnie, jak Virgil wypadnie na tle Argentyńczyka, no bo to może być naprawdę coś ciekawego, ale no nie możemy nadal skreślić to ten hamuł. Porto, bo wszystko, wszystko może się wydarzyć. To ja powtórzę swoje słowa. Ostatnio powiedziałem, że to będzie... Fajny mecz, że oni tam pokażą na co ich stać, bo też zagrają już z taką czystą głową, że dostawali, dostali w pierwszym meczu 2-0, więc teraz muszą chociaż pokazać się z tej dobrej strony, żeby dobrze byli zapamiętani, ale jakby no nie daje im szans no, większych tak. na awans. No, to... no niestety, ja tutaj podzielam wasz entuzjazm, o brak. No i to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do oglądania meczów już dzisiaj o 21.00. To była audycja do grywka. nami był Alessandro Caszet, Grazie mille. Igor Murawski. Dziękuję bardzo. Jestem Maciek Płuska. Do usłyszenia.